Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Widzę, że pożałuję tego, że sobie chciałam te wilki wyklepać chyba. One prędzej wyklepią mnie niż ja je. Widzę, że ten teren nie jest, moi drodzy, dla nas. Już wczytywanie na sam początek odcinka. Nawet nie zdążyłam się z wami porządnie przywitać, także wydaje mi się, że powinniśmy stąd jak najszybciej zawrócić. Idziemy w stronę miasta, przynajmniej tak mi się wydaje, że idziemy w tamtą stronę. Oczywiście Explore będzie gdzieś tam po drodze, zależy nam na tym. Przydałoby się znaleźć jakąś platformę teleportacyjną, ale jak widzicie, jest z tym kłopot, bo niczego tutaj takiego kompletnie nie ma. Widzę też, że jeszcze wczytałam sobie oczywiście zły zapis, bo dlaczego by nie? Lepiej się będzie wczytać jeszcze raz. I wydaje mi się, że moglibyśmy w sumie wrócić do Silbach. Wykuć sobie tę broń, bo nie widziałam nigdzie, wiecie, żadnego kowadła. Natomiast nie chcę mi się tam wracać po prostu, bo musiałabym trochę jednak drogi przejść, żeby tam wrócić, a jest jakaś szansa na to, że na przykład w mieście znajdziemy kowadło. Także wycofujemy się stąd. Co najwyżej możemy sobie spróbować wejść na przykład tutaj. Te wilki mogą mnie cmoknąć chwilowo, one tutaj raczej nie wejdą. A my możemy sobie popatrzeć, czy czegoś tutaj na górze na przykład nie ma do znalezienia. O proszę, tutaj jest szczaw królewski, wschodni fiołek. Wiecie, możemy się przejść na przykład tędy. Tam w ogóle polne bestie. Widzę, że tak jakby jesteśmy pod miastem, ale nie do końca. Tutaj mamy zejście. Widzę, że jeden wilk się jakimś cudem tylko na mnie rzucił. W sumie to byłaby jakaś szansa na to, żeby się ich wszystkich pozbyć. Natomiast może nie kuźmy losu i po prostu wow, tylko może nie spadnijmy. Po prostu spróbujmy wrócić. Ała, chyba właśnie wpadłam na wilka. No, ale chciałabym... Okej, widzę, że to była jakaś całkiem dobra metoda. Reszta wilków zniknęła. Zabiliśmy tylko jednego. Natomiast cóż, może nie kombinujmy i po prostu chodźmy stąd. Te gobliny na dole oczywiście też nie jesteśmy w stanie ich teraz za bardzo zabić. Są zbyt silne dla nas. No cóż, tak bywa. Mam tylko nadzieję, że wyjdę stąd tak, że dadzą mi wyjść. Tak, jak najbardziej nam się to udało. Wyszliśmy chyba w tym miejscu, gdzie powinnam wyjść. Chyba się nie pomyliłam. I nie poszłam nie wiadomo gdzie. O, wschodni fiołek. Dobrze. Jak widzicie, zachodzi też powoli słońce, więc dobrze by było iść sobie w tę stronę. Mamy tutaj ścierwojada na przykład. Tutaj jeszcze jakieś ciało. Troszeczkę złota. No jak za daleko. Zwłoki. Runa światła. Wydatek many 5. Czas... Nie, 10. Ale potrzebny pierwszy krąg. Wywar z niebieskiego bzu. Odnowa punktów many. No, ale już nie chcę tych zwłok. Wydawało mi się, że jeszcze jakaś moneta tutaj po prostu leży. Dobra, widzę jednego ścierwojada i tam jest chyba młody ścierwojad. Nie wiem. Ale to troszeczkę ekspa się nam przyda. Nie wiem, jak my ogólnie teraz stoimy z punktami doświadczenia. Na razie zaznaczam mi tylko tego ścierwojada. Na mapie jesteśmy tutaj, czyli do miasta jest naprawdę już niedaleko. Bursztynowe wybrzeże. Podobno opłaca się tam pójść. A jak my stoimy z tym nowym poziomem? No jesteśmy w połowie siódmego poziomu, można powiedzieć.
Tutaj nie powinno być nic niebezpiecznego raczej w okolicy. Szczególnie jak widzę tego ścierwojada. No chodź. Takie mopki to ja mogę sobie klepać, nie? Dobra, tu nic nie żyje, a telekineza. Niebieskie bzy tutaj rosną. No w sumie możemy je pozbierać. O, tutaj jest jeszcze więcej ścierwojadów. To dobrze. To są akurat przeciwnicy, których możemy bić w ilościach nieograniczonych. A jednak no, kręcimy się też już blisko tego miasta. Dobra. Pięknie. Tam jest ścierwojad ten leśny. Ale też jesteśmy w stanie się z nim pobić na spokojnie. Tylko wiadomo, trzeba robić trochę więcej uników. Boli mnie tylko, że nie dostaję z nich za bardzo jaj. Chyba, że to te małe jakimś cudem tylko mają jaja. Nie no, po prostu wypadają raz na jakiś czas. Szkoda, że rzadziej, a nie częściej. No ale cóż, czasami tak bywa. Mamy tutaj parę grzybów. W ogóle moglibyśmy też się udać do tego miejsca, gdzie zaczynaliśmy grę, bo tam mogą być jakieś miejsca może do odwiedzenia, czy coś takiego. Telekinezo, powiedz mi, czy coś tu znajdę? Nie za bardzo. Natomiast widzę preriowego ścierwojada, tak zwanego preriowego. Tutaj się nazywa chyba leśny właśnie. Jest silniejszy, ale jesteśmy w stanie go zabić, więc warto chyba spróbować. Już raz się z takim biłam. No, tylko że... Okej, bo grę mi zaczęło zacinać przez jakiś czas. Możemy spróbować. Chodź. On mnie jest w stanie łatwo dziabnąć. No, ja się daję niepotrzebnie. Bo chciałabym go, wiecie, szybciej wyklepać, ale no niestety... Trzeba to robić na standardowy sposób, żeby nie zginąć. Szczególnie, że on co jakiś czas właśnie stara się mnie zaatakować podwójnie. Z jego jest oczywiście mięsko. Zjedzmy więc coś. Smakuje świeżo i soczyście. No, dziękuję. Czy tutaj coś znajdę w tej dolince, kotlince? Gobliny jagody są na górze. To chyba warto będzie po nie się przejść. Natomiast najpierw zgarniemy to i teraz sobie je weźmiemy. Mam nadzieję, że na górze nie czyha na nas nic złego. Gorzej, że nie wiem jak tam wejść na górę, żebyśmy te gobliny jagody znaleźli. Może jakoś tutaj... Tą główną drogą musimy wejść właśnie, a niekoniecznie zbaczać z kursu. Sama nie wiem. Ogólnie to też w teorii nie mamy wcale daleko, wiecie, żeby się cofnąć. Na przykład do właśnie Silbach. Ale wolałabym już tego raczej nie robić. Tędy widzę, że mogę wejść. Czy tutaj coś żyje na tej... tym płaskowyżu? Niezbyt. Tam jest koło w ogóle. Tak, tutaj nie wiem, czy jestem w stanie przeskoczyć. Tak. Zresztą widzę też, że ścieżka nas tutaj prowadzi i zrobiłam tutaj kółko takie. Raczej obeszłam sobie tutaj to wejście. Trochę chyba niepotrzebnie, natomiast i tak jesteśmy na dobrej drodze. Tutaj ktoś stoi. Mam nadzieję, że nie zrobi mi krzywdy. Że nie jest jakimś bandytą albo czymś w tym stylu. Tylko, że będzie raczej przyjemnie nastawiony. Tu jest Gerke. Cześć. Hej. O, trudna kradzież. Hej, co tutaj robisz? Próbuję wytropić pewną rzadką zwierzynę, ale swoimi ciężkimi buciorami i zapachem zacierasz jej wszystkie ślady.
Dlatego będę wdzięczny, jeśli zaraz opuścisz to miejsce. Udzielisz mi lekcji polowania? Jedna lekcja czy dwie nie wystarczą, byś stał się dobrym myśliwym. Tam, skąd pochodzę, najlepsi myśliwi uczą się łowiectwa przez całe życie i mimo to nie starcza im czasu, by poznać wszystkie sekrety tej sztuki. Mhm. Do tego teraz szczególnie nie mam czasu na udzielanie porad. W końcu muszę wykonać swoje zadanie. Na co polujesz? Dostałem zlecenie od lokalnej gildii na ubicie bestii, która utrudnia życie mieszkańcom Silbach. Podobno zabiła już parę osób i pozostaje nieuchwytna. Jakieś postępy? Z pewnością by były, gdybyś się tu nie zjawił. Okej. Okay. Skoro tropisz trudną, uchwytną bestię, to odszukanie jednego rannego człowieka nie powinno sprawić ci kłopotu. Pewnie nie, ale czy to zrobię? Wątpię. Na pewno nie teraz, gdy jestem bliski odszukania zwierzęcia. I tak mam już zadanie utrudnione ciągłym zacieraniem jego śladów przez takich jak ty. Mhm. Ktoś jeszcze tędy przechodził? Patrząc po śladach, była to trójka ludzi. Gdyby nie oni i ty, byłbym o włos od wytropienia celu. Okej. Pamiętasz, w którą stronę prowadziły ich ślady? W stronę miasta. Z wyjątkiem myśliwych rzadko kto zbacza ze ścieżki, szczególnie gdy bestia jest na wolności. Jak dokładnie wyglądały te ślady? Pamiętam, że jedne z nich były głęboko zatopione w błocie. Najpewniej należały więc do jakiegoś wielkiego faceta. Drugie ledwo co zagłębiały się w ziemi, a trzecie były nieregularne. Wyglądały jakby osobę, która je zrobiła, ciągnięto po ziemi. Dzięki za informację. No nie powiem, całkiem to było przydatne. Mamy jakieś rozdroże do wioski Silbach, do zachodniej bramy miasta i do wschodniej bramy miasta. Czyli tak czy inaczej idziemy w stronę miasta. Nie wiem, czy tutaj coś rośnie ciekawego, jakieś ziółka, leśna jagoda, chwasty, rdest polny. No, jesteśmy pod miastem, to na pewno. Natomiast nie wiem, czy jeszcze już chciałabym tutaj być. Może tutaj gdzieś będziemy mogli coś połowić na przykład. Wiecie co, dobrze będzie wejść na jakiś punkt. Tylko tutaj raczej nie wejdę dokładnie. I spróbować coś znaleźć. Proszę bardzo, tutaj na przykład mamy wino. I skórzany mieszek. Wydaje mi się, że ja mam parę mieszków, których nie otworzyłam. Więc moglibyśmy coś tutaj spróbować podziałać. W ogóle ja chyba nie mogę światła założyć. Dokładnie nie mogę. Skórzany mieszek numer 1. Numer 2. Tutaj jeszcze jeden. I mały kołczan strzału. Wiecie co? Odpalmy sobie pochodnie, bo się robi trochę ciemno. Dobra, leśna jagoda, to może nie będę tego zbierać. No. Chyba muzyczka z miasta się powoli nam wczytała. Widzę, że tutaj jest naprawdę spory teren do zbadania. O, proszę bardzo, srebrny puchar. Trochę złota. No, coraz lepiej. Winogrona. Mogę zebrać? Mogę. Jeszcze parę sztuk złota. I tutaj jest to koło. Nie wiem, po co może mi się przydać, ale chyba warto zebrać. Wiecie co? Myślę, czy naprawdę nie zawrócić w stronę Silbach. Co prawda, nie za wiele mieliśmy tam do zrobienia. Jednakże boję się, że jak pójdziemy do miasta, to już całkiem się pogubimy we wszystkim. I po prostu nie będzie w ogóle możliwości za bardzo na ekspieniu. Jakimś takim... No wiecie. Takim, żeby właśnie sobie pozwiedzać, pochodzić. Widzę też w ogóle, że tutaj nawet nic nie żyje zbytnio.
ani za bardzo nic nie rośnie. O, proszę bardzo, smoczy korzeń jest tam. Więc wezmę sobie pochodnię i pójdziemy w tamtą stronę. Gdzie ten smoczy korzeń niby? Nie wiem. Zaznaczyło mi go gdzieś tutaj. Tak, tam było to ziele. Rdest polny. Tutaj jest smoczy korzeń. O proszę, jak skrytnie ukryty na kamieniu. Fajnie by było jakiś teleport znaleźć, naprawdę. Farmerka. Mamy też tutaj właśnie możliwość jazdy z gildią kupiecką. Znaczy z gońcem Araxos, chociaż widzę, że teraz gra mi nie daje za bardzo nigdzie się z nim udać. No jesteśmy w mieście, moi drodzy. Nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze. Natomiast fajnie by było jednak jeszcze trochę pozwiedzać jakieś lasy, powybijać zwierzęta. Tutaj może coś być. Wiecie co, zgaszę pochodnie i odpalimy sobie telekinezę. Bo to wygląda tak, jakby można było coś tutaj znaleźć. Idąc przy tych murach. Natomiast chwilowo widzę tylko jakieś rośliny przy brzegu. Naprawdę nic tutaj nie ma kompletnie? Lepiej by było, gdybyś się przymknął. Rzeczny Mirt, no dobrze. Żal mi tego biedaka. Tutaj jakieś jeziorko. Lodowa strzała, o proszę bardzo. I złoto. Czyli mamy jakieś towary. Tak, to są oczywiście zwoje lodowej strzały. Fajnie. Rzeczny Mirt. No, tędy raczej już nie przejdziemy. Tam jest w ogóle strzała w wodzie. To ciekawe. Tu jakaś beczka. Tu jest też jakaś chata. Widzę, że bardzo interesujący teren. Coś za mną chlupie. Ale to po prostu woda się obija o brzeg. A tutaj? Polne bestie. Odłóż broń! Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wygląda. W sumie moglibyśmy spróbować się pobić z polną bestią. Może by to wyszło na coś fajnego. Chłopie, już schowałam broń. Dobra, wy widzę, że wracacie. Mnie bardzo interesuje właśnie ta chata, do której oni idą. Rdest polny. Słyszę też jakiegoś szczura. I dzika. Okej, tu jest mały dzik, młody. To w takim razie spróbujmy się go pozbyć. Niech już sobie tutaj tuptam. Tylko błagam, proszę mi nie sksuć pana dzika. Dobra, tutaj farmerzy. Słyszałam też jakiegoś szczura, natomiast nie widzę go nigdzie. Okej, jesteśmy pod miastem. Moglibyśmy sobie coś ugotować. Tu może być także jest miejsce do łowienia. W teorii jest, w praktyce nie. Szkoda. Witam państwa serdecznie. Tu jest Lati. Nie masz tu czego szukać! Okej, panowie, w porządku. Chciałam się tylko przekimać, ale no dobra. Widzę, że dzisiaj przychodzi nam chodzenie po ciemku, no cóż. Gorzej, że chodzenie przez noc tutaj nie jest raczej dobrym pomysłem. Tu jest podróżny, krwiopica, kretoszczur. Tu jest jakaś kopalnia? Mapa.
Gdzie my jesteśmy na mapie? Okej, widzimy w stronę tego bursztynowego wybrzeża. W sumie moglibyśmy się przejść i zobaczyć, co możemy znaleźć. Mogę podnieść tę głupią pochodnię? Halo? Dobra, straciliśmy jedną pochodnię. Cześć, panie podróżny. Jestem zajęty. Zostaw mnie w spokoju. Okej. Są kretoszczury. Jakaś jaskinia. Tak jak mówię, wolałabym jednak jeszcze pójść w Explore. Odłóż broń. Dobra, spróbujmy go tymi kroczkami faktycznie. Działa bez straty HP. No, tylko... Dobra, działa. To się nam opłaci, bo jak widzicie, te kretoszczury całkiem dobrze gryzą. Tam jest jakaś kapliczka, prawdopodobnie Inosa. I ten młody kretoszczurek. A nie, to jest zwykły kretoszczur. No, dobra. Dziabnął mnie aż dwa razy. Okej, no w porządku. Spróbujmy podejść. W sumie możemy się pomodlić. Leczenie lekkich ran. Fajnie. Widzę po prostu. Dziękuję. Wiecie, nie chcę płacić Inosowi za nic, bo nie. Obalone drewno. Możemy się trochę... jakby, wiecie, wzbogacić na takich rzeczach. Nie wiem, czy pójście do tej jaskini to dobry pomysł, czy zły pomysł. Mam nadzieję też, że w miarę dobrze widzicie. Bo ja na przykład nie mam z tym problemów. Wiecie, wydaje mi się, że do takich jaskini warto wchodzić. O kurde, pełzacz. No to raczej nic dobrego nie jest. A to młody pełzacz. I nie robi mi za wiele. No dobra. 120 punktów doświadczenia. Niestety na razie nie mogę nic z niego zebrać. Ale raczej nie ma co się przejmować. Wiecie, z takimi pełzaczami nawet w sumie dorosłymi możemy się bić. Trochę to będzie monotonne, ale każdego przeciwnika w gotiku da się pokonać. Gorzej, że jak na przykład, nie wiem, wyrzucą się na mnie dwa czy coś. No właśnie, wrzucą się na mnie dwa i nie wyciągnę sobie broni. Wow, ale port. Fajnie to wygląda, nie powiem. Jaskinia pełna małych pełzaczy. No, ciekawe miejsce. Natomiast troszeczkę niebezpieczne. Ale jeżeli sobie wyciągnę jeszcze raz pojedynczo pełzacza i będziemy unikać jego ciosów, to będzie super. Ja sobie, tak wiecie, za bardzo wyprułam do przodu po pokonaniu tamtego. I tak to się potem kończy. Dalej naprawdę jestem pod wrażeniem tych ekranów wczytywania. One wyglądają naprawdę przepięknie. Niektóre bardzo ciekawią, tak jak raz... Czy wy to słyszeliście? To brzmiało jak jakiś rozpadający się golem mi nad głową. Widzę, że ten pełzacz trochę... zwariował, chciałam powiedzieć. No... W ogóle te pełzacze są takie... Nie wiem, czy widzicie, ale one mają ciekawą barwę. Taką jakby białą. W sensie też mi się podoba właśnie, że te młode mopki się różnią wyglądem od siebie. Wygląda to też całkiem fajnie. Sporo tych pełzaczy. Mam tylko nadzieję, że nie trafię na jakiegoś osobnika silnego w miarę i dorosłego. No właśnie. Są momenty, że mi się też postać nie chce cofać i potem obrywam. Dobra, spróbujmy coś zjeść. Na przykład jakieś... No dobra, takie winogrono mi nie za wiele da. Ale na przykład szaszłyk, może jakaś... O, tą rybę w occie. No, trochę teraz zmarnowałam jedzenie. Ale dobra, nieważne. Bo ona przywraca aż 90. Ale no, trudno. Okej, chwilowo... Wydaje mi się, że żadnego pełzacza w jakby najbliższych metrach nie ma.
Mam tylko nadzieję, że na przykład nie będę mi się respić za postacią, nie? Oh, fuck me. Znowu to zrobiłam. Się pospieszyłam. Dobra. No dobra, nie zaryzykuję. Wiecie, uznałam, że szybko sobie wyklepię jednego, to się drugi wyklepie. Nie, to tak nie działa. Kurde, naprawdę, tutaj się trzeba zapisywać na każdym kroku, bo te pełzacze, mimo że można je brać pojedynczo, pojawiają się jakby parami w tej jaskini. Że akurat, kurde, się wyjdzie i akurat dwa się triggerują, a nie jeden, nie? To jest cholernie wkurzające. W ogóle nie wiem, co sądzicie o takich odcinkach z exploringu. W sensie wydaje mi się, że to jest fajna sprawa, bo nie znamy mapy i w ogóle miejscówek. Dobra, teraz powinien przyjść do mnie sam. Tak, kurwa mać, sam. No, kurde. Dobra, musimy zrobić odwrót. Ja pierdzielę, no. Tam chyba trzy są w środku w ogóle. Dobra, jeden za mną poszedł. Dobra, dam ci się już. W ogóle ja i on mamy bardzo duży zasięg. I to jest, wiecie, złudne bardzo. Tu nie ma. Dobra, wykorzystam tą rybę. W odcie. F5 i idziemy po kolejne pełzacze. Jesteśmy tak naprawdę pod miastem. Czyli w sumie cel mamy osiągnięty. Natomiast zanim tam wejdziemy, no to warto będzie pochodzić gdzie indziej, prawda? Pozbierać tutaj jakieś rzeczy, popatrzeć. Może coś ciekawego się pojawi. Chodź. Wiecie, ja cały czas liczę, że na przykład gdzieś w tej jaskini znajdziemy miejsce do runy teleportacyjnej, no nie? Bo byłoby to, nie powiem, zgoła fajne. Takie coś znaleźć. W ogóle chyba straciłam kolejną pochodnię, bo gdzieś ją po drodze zgubiłam. No cóż. Słyszę jeszcze jakieś pełzacze. Okej. My w ogóle gdzieś wyleźliśmy i widzę zębacze. Okej, czyli to była tylko taka jaskinka, żeby sobie przejść. Idziemy w stronę siódemki, czyli winnicy Valerio tędy. Okej, no w stronę winnicy Valerio mogliśmy też iść po prostu, ale tam były te całe błotniaki, czy tam błotniki, nie pamiętam za cholerę jak to się nazywa. Natomiast, no cóż. No dobrze. Tutaj jeszcze na górę dało się wejść. Na tą górną półeczkę. I tutaj jest jakieś kolejne wejście. Wydaje się, że część taka jakby kopalniana. Tutaj widzę też, że na przykład mogę chyba kopać. Albo i nie mogę. Zębate ziele. Dobra, podejdę sobie. Dziwny kamyk. Czyżby to było kolejne miejsce teleportacyjne? Ten dziwny kamyk? Chyba tak, natomiast nie widziałam żadnej runy. Chyba, że właśnie, wiecie, znajdę ją na przykład tutaj, na górze. No bez jaj! To już wiem, co mi się zrespiło na mordę. O Boże. Nie wiem, gdzie się zapisałam. W ogóle nie wiem nic. Nie wiem, czy przed tym pełzaczem, czy po tym pełzaczu, czy po znalezieniu tej dziwnej runy, czy nie. No, z golemami to już jest kłopocik. Widzę, że cały odcinek to dzisiaj oglądanie nowych ekranów wczytywania. Kurde, dlaczego to wczytywanie musi być takie długie? Ono jest dłuższe niż w Gothicu 3, no nie wiedziałam, że tak się da. Wiecie, to ma swój klimat. Można sobie obejrzeć ładne widoczki, przyjrzeć się. No ale też zapisałam się po tym pełzaczu? Czy przed tym pełzaczem?
Dobra, na szczęście się zapisałam w miarę dobrym miejscu. Natomiast i tak muszę tam wejść po ten dziwny kamyk, bo wydaje mi się, że to... Nie wiem, czy musimy odpalać runę konkretnie. Ale ten dziwny kamyk to wydaje mi się, że mogę wziąć ze sobą. Bo jak pamiętacie, teraz przed chwilą, ten golem się od razu nie obudził, tylko później. Ja w ogóle, nie oszukujmy się, też jestem w stanie zabić tego golema. Ale zajęłoby mi to zdecydowanie zbyt wiele czasu. Chyba, że on się budzi w momencie, gdy ja ten kamyk podnoszę. Nie, po prostu nie będę do niego podłazić. Po prostu sobie tutaj zeskoczę. I dam mu święty spokój. Widzę tam krwiopijce. Możemy się nimi też zająć. Nie zaszkodzi. Ale pojedynczo, proszę. Chyba nie proszę o tak wiele. Wiecie, te krwiopijce są w miarę lajtowe. Dobra, tamta się striggerowała pierwsza, więc... Przyjdzie do mnie jako jedyna. Dałam się dziabnąć. No chodź. Kurdele. A tak mi dobrze szło z nimi wcześniej, nie? Dobra, chodź, bo nie mam czasu. Jest szansa, że coś jeszcze tu na przykład znajdę. Co ja się tak dałam podziabać? Piąteczka? Czy coś tutaj leży? Cokolwiek? Niebieski bez? Co? Tam jest ziele lecznicze, czy... Tak. Akusza mi coś mówi? No teren wydaje się być czysty. No idziemy w stronę tego wybrzeża, no nie? W sumie, dlaczego nie? Dobra, chwilowo żadnych zwierząt nie widzę. Jakieś ziółko. Dobrze mi się wydaje, że idziemy w stronę tego wybrzeża, no nie? Tak, jak najbardziej. Jesteśmy już praktycznie przy nim. Może coś fajnego tutaj jest? No, ej! No widzicie tą grę? Halo, przecież... No, dziękuję. O, gobliny tutaj są. Takie zwykłe. Więc raczej żaden kłopot. Kurczę, ale wiecie co? To w ogóle nie wygląda, jakbyśmy szli w stronę jakiejś wody, no nie? W sensie... Kurde, takie tereny zielone... No nie wygląda to, jakbyśmy szli do jakiegoś wybrzeża bursztynowego czy czegoś. Znaczy wiadomo, ono nam się zaraz pojawi, no nie? Ale po prostu to jest takie... W ogóle nie, niewidoczne. Kurde, najgorsze jest to, że ją chciała jakiegoś kowala znaleźć, nie? A jak na razie to ja się od miasta oddaliłam. Od Silbach się oddaliłam. Przeszliśmy dobre pół mapy, nie? Tam jakaś kolejna jaskinia na górze. Wiecie, ten dziwny kamień też może pasować do innej jaskini. Nie do tej najbliższej. Natomiast tamta chyba brzmiała najlogiczniej. Niebieski bez. Dobra, no. Tutaj widzę jakieś kamienne kręgi. Słyszę gobliny. Gorzej, że dwa to czarne gobliny. To niedobrze. Dobra, ten pasztet z resztek niech będzie. Znaczy ogólnie każdy pasztet jest praktycznie z resztek. No cóż, nie trzeba było tego dodawać do nazwy. Te czarne gobliny są najgorsze, ale one mogą czegoś fajnego pilnować. Jakbym tak się... O matko. Może pojedynczo do mnie przyjdą, nie? W miarę jakoś, tak? No tak. Jasne. No, czarny goblinie. No kurda. No ty paskudo. No ała. Odpaleniec. Głupi. No, prawie tego nie przeżyłam, nie?
Dobrze, że mam mój pasztet z resztek. Dobra, chłopie, co by tu jeszcze zjeść dobrego? Ja za bardzo dań nie mam porobionych. To niedobrze. Wadzie mięso. Ale nie surowe, chłopie. Piwo to może nie? Maliny, ser. Musimy sobie coś pogotować, wiecie? W sumie tam była niedaleko ta kuchenka. Ale ja nie pomyślałam, żeby sobie coś do jedzenia zrobić. Trochę szkoda. Nawet nie miało przy sobie za bardzo złota. To też szkoda. Kurczę, powiem wam nawet, że nie wiem jak nazwać dzisiejszy odcinek, bo to jest taki jeden wielki w sumie explore, no nie? Po prostu chyba zwiedzanie wyspy. Co my tutaj mamy? Mikstura szybkości, pałka z kolcami. Porażenie, to jest runa chyba. I czy tutaj coś znajdę? Mamy żyłę żelaza. Może tamte też mogłam kopać, tylko mi się jakimś cudem zbugowały. W sumie nie wiem. Ale widzę, że zaczynając kopać nie możemy określić naszego stanu zdolności. Ten kamień aż się prosi, żeby tutaj smoczy korzeń wsadzić. Dobra, odpalmy jakąś pochodnię. Chociaż z drugiej strony tutaj non-stop. Trzeba, wiecie, patrzeć, czy czegoś tutaj nie ma. Piąteczka? No nic, kompletnie. O, tutaj jest chyba teleport. Runa teleportacyjna, no dziękuję bardzo. To będziemy mogli wrócić sobie do Silbach. To super. Pozbierajmy co nieco. I mamy nasze też wybrzeże w oddali. Okej, tutaj nie przejdę. O, dobra, jednak przejdę. No dobra, to jak widzicie, możemy sobie pozbierać tutaj. I wrócić później. Wrócimy tutaj za chwilę. Chwilowo wrócimy sobie do Silbach. Wybierz lokalizację. Silbach, bursztynowe wybrzeże, wybrzeże topielców. Nie, my do Silbach. Dzisiaj wracamy. Ponieważ chciałabym nauczyć się kowalstwa i przespać gdzieś w karczmie. W normalnym miejscu. Usmażyć właśnie trochę jedzenia. No, także akurat jesteśmy tutaj, żeby sobie wrócić. Przynajmniej na tę chwilę. Chodźmy na początek spać, żeby było widno. Widzę, że aż mi gra zaczęła lagować tutaj z powrotem we wsi. Kurde, tak? Nas dawno tutaj nie było, że aż zaczęła się... No. Aż zaczęła wariować. Dobra, tutaj drzwi. W sumie mogliśmy się też spać w łóżku Jorna, ale tutaj jest nasz pokój. Taki stricte nasz, więc odpocznijmy do następnego poranka. I tak, jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym zrobić, bo jest to zadanie z jajami dla Bastiana. Znaczy jest zadanie, on po prostu nam płaci za te jaja. I w sumie nie byłoby to głupie, dlatego że tutaj wystarczy po prostu na kuchni wziąć sobie kartkę, przeczytać i będziemy mogli mu sprzedać troszeczkę rzeczy. Tylko najpierw się zapiszę, żeby jednak nie wiecie, nie było. Mamy też przy okazji kuchenkę, więc możemy sobie coś zrobić. Tylko musimy uważać, żeby rzeczy z jajkami nie zrobić. Przygotuj posiłek. Tutaj nie możemy, tego nie mogę. Szaszłyki możemy zrobić, jeden. Prażone owady. Zupa korzenna nie mogę, kotlet grzybowy. Zróbmy sobie 10. Ryba w occie. Słodka bułka. Moment, do niej nie trzeba jajek, no nie? Bo nie spojrzałam. Nie, to możemy sobie zrobić też 4. Flaczki z mięsa nie mogę. Tego nie mogę, tego nie mogę. Pokrzypiający rosół z resztek. Zróbmy sobie z 5. Szczur na patyku, rosół, zapiekanka farmerska, ich będą 2. Fajda z mięsem,
Niech będzie 5. Dobra, spróbujmy od dołu też. Zupa rybna. Tutaj są jajka, więc nie robimy tego. Tutaj nie mogę. Wiejska jajecznica. Niech będzie 5. Kurwa, właśnie zużyłam jajka, nie? Jezu, mój mózg. Chyba się nie zapisałam. Dobra, walić to. Przecież znajdziemy jajka. To jest tylko dodatkowy zarobek, a i tak nam by się przydało właśnie, wiecie, jakieś jedzenie, nie? Dobra, wydaje mi się, że już chyba nie mogę chwilowo niczego zrobić. Tutaj, przy kuchence. Natomiast możemy o tych jajach przeczytać. No teraz to trochę lipa, bo zrobiłam sobie z nich jedzenie. Natomiast to nic. Tak, on oczywiście sprzedaje jajka. Znaczy sprzedaje, kupuje. Wiecie co? Ale przy okazji, skoro tu jestem, to moglibyśmy Bastianowi spróbować odsprzedać też parę rzeczy. Bo z tego, co mi się kojarzy, mamy troszeczkę już syfu w ekwipunku. Hej. Niekoniecznie wszystko mi się przyda. Pokaż mi. Towary, tak. Na przykład tej dwuręcznej nie będę używać. Tutaj mamy pałkę, która jest lepsza, ale będę miała i tak lepszą broń. W sumie możemy ją też sprzedać. Ale to się wstrzymam jeszcze. Kilof, topór drwala, prosty nóż. Młot kowalski oczywiście zostawiamy. Łuki sprzedajemy, strzały sprzedaję. Lagi sobie zostawimy, jakbym miała robić bełty. Tak, te runy będę sprzedawać, bo i tak nie zrobimy z nich pożytku. Bo wymagają kręgów. To sobie zostawimy. Podstawę alchemii zostawiam. Podstawy kradzieży kieszonkowej już możemy sprzedać, bo już je znamy. Statut wsi zostawimy. Tutaj te notki też. Tutaj, wiadomo, też nic nie sprzedajemy. Zwykłe koło wozu, tak. I tutaj wydaje mi się, że raczej nic nie będziemy sprzedawać. Chyba, że motykę może. Lutnie mogę sprzedać, motykę. Srebrny puchar. Podniosłem go, bo ładnie błyszczał. Niestety nie jest wiele wart. Drewno do wyrobu broni. Dobra. I mamy teraz już dużo więcej sztuk złota. To jest bardzo przydatne. Chodźmy sobie jeszcze zrobić nową broń. I miejmy nadzieję, że będzie super już. Kowadło akurat jest wolne, więc możemy je wykorzystać. Chociaż z tego, co widzę, są aż 2 kowadła. O, mogę stworzyć też wytrychy. Wykuj podstawowe bronie. Krótki miecz, żołnierski, kiepski. Jaki to ja miałam sobie ten miecz zrobić, żebym jakieś gafy nie strzeliła? Zaraz sobie sprawdzę. Tylko, że już mam ten projekt nauczony, no nie? Holender. Dobra, muszę sobie zrobić zapis, żebym wiedziała, co to była za broń, bo niestety... Ale to była ta, gdzie były potrzebne skóry kretoszczura. To nie. Skóra wilka, skóra kretoszczura. To był chyba miecz żołnierski. Tak, bo były potrzebne 4. Super. Jak to się prezentuje? Obrażenia sieczne 40, wymagana siła 30, premia do walki bronią jednoręczną plus 5. Mamy teraz 38% i za niedługo też mamy nowy poziom. Broń jest też długa. To jest na pewno duży plus. I tak sobie myślę, czy my coś jeszcze mamy tutaj do zrobienia. Zrobiliśmy sobie jedzenie. Zrobiliśmy tutaj ten miecz. I w sumie to nie wiem, gdzie moglibyśmy teraz się udać. Wydaje mi się, że moglibyśmy na przykład się przeteleportować do tego bursztynowego wybrzeża znowu. Tylko będziemy musieli sobie zregenerować manę. Na przykład, nie wiem, to 15, 20, 10. Taka ognista pokrzywka. I przeteleportujmy się do bursztynowego wybrzeża. Jesteśmy tutaj teraz, kiedy jest jasno. I będziemy tutaj zwiedzać ten obszar, moi drodzy, już w kolejnym odcinku.
Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zachęcam do łapki w górę, do komentarza, do subskrypcji, a ja lecę montować dla Was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!